Jeżeli szukasz inspiracji do tego, aby wesprzeć rozwój inteligencji emocjonalnej swojego dziecka lub ucznia, jeżeli szukasz takiego punktu zaczepienia, od którego będziesz mógł zacząć rozmowę na temat tego, jak ważne są drobne gesty w życiu codziennym, jak bardzo mogą one zmienić nasze życie, to jesteś w bardzo dobrym miejscu i ten film jest dla Ciebie. Wyobraź sobie scenę, ogromną widownię, na której jest tłum ludzi. Na tej scenie jest człowiek, bez rąk i nóg, Nick Vujicic. Wygłasza jedno z miliona swoich przemówień motywacyjnych. Ludzie wstają, biją brawo, nagle następuje cisza. Na scenie. Naprzeciwko niego pojawia się 3-letnia dziewczynka. Wszyscy w sali zamierają. W sercu Nika rodzi się strach o to, że ona będzie się jego bała. I nagle ona podchodzi, zakłada swoje rączki do tyłu. Podchodzi jeszcze bliżej, przechyla szyję i przytula się do Nika jak mała żyrafa. Nick opisuje tę scenę w swojej książce Przytul mnie. Z pewnością znacie tę postać, któż by go nie znał. Ja też wielokrotnie odwoływałam się do jego książki biograficznej, która opisuje swoją historię. Ta książka jest o tyle bardziej wyjątkowa, że napisał ją między innymi dla swoich dzieci. Ponieważ jest już szczęśliwym mężem i ojcem, pomimo tego, że cierpi na bardzo rzadką chorobę fokomelię. Urodził się bez rąk i nóg. Mógłby się załamać, i tak też się działo, ale mógłby po tych załamaniach nie wstać. Natomiast dzieje się zupełnie inaczej. On za każdym razem staje się silniejszy i wie, z czym walczył, dla kogo i przeciwko czemu. To wszystko daje mu taką siłę, że kiedy staje na scenach, na arenach międzynarodowych, to w sercach ludzi, którzy jego słuchają, rodzi się nadzieja, której nigdy w życiu nie mieli. Jak do tego doszło? O tym właśnie jest ta książka. Jest podzielona na 8 inspirujących opowiadań, w których każdy jest zatytułowany, jest pięknie ilustrowany. Są one na tyle krótkie i zwięzłe, że jesteśmy w stanie je podać nawet dzieciom w przedszkolu, ale są na tyle bogate w treści i mądre wnioski, że nawet na zajęciach w szkole podstawowej czy w liceum jest to bardzo dobra pozycja. Po każdym rozdziale jest także podsumowanie, w której są wyszczególnione jeszcze mocniej te wszystkie wnioski, które powinny paść i narodzić się w naszych głowach. Pojawiają się tutaj takie historie, jak na przykład ta, o której Ci opowiedziałam. Jak takie z domu rodzinnego, ale także takie, które się rozgrywały w szkole, ponieważ to było szczególne miejsce dla Nika. Dlatego, że on kochał się uczyć. I jego mama bardzo o to walczyła, żeby mógł chodzić do szkoły, bo wszyscy mówili, wmawiali jego rodzicom i jemu, że nie powinien tam być, że to nie jest miejsce dla niego. I kiedy tam go wyśmiewano, to jego nauczyciele, pan Woźny, dodawali mu sił. Najbardziej wspomina pana Arnolda, właśnie pana Woźnego, który kiedyś zorganizował u nich w szkole takie spotkanie, na którym wybrani uczniowie mogli opowiadać swoją historię po to, aby zmotywować innych. I właśnie pan Woźny zaprosił na to spotkanie Nika. Nika, który w tamtym czasie był wyśmiewany, walczył o to, żeby samemu nie popełnić samobójstwa,
o czym woźny nie wiedział. Ale jednak tak się stało, taki scenariusz życie napisało, że woźny pomyślał o nim i chciał dodać mu w ten sposób siły. Okazało się, że to był jedno najważniejsze wydarzenie, które skłoniło Nika do tego, aby dzisiaj być mówcą motywacyjnym, jednym z najbardziej znanych, ale najbardziej skutecznych osób, które dodają nadziei i pokazują na to, że w każdej sytuacji jest wyjście i że Bóg dla każdego z nas ma plan. W tej książce są opisane drobne gesty, takie jak przytulenia, dobre słowo, możliwość wyboru podczas zawierania szkolnych relacji tego, czy chcemy być dla kogoś aniołem, czy łobuzem, jak to jest tutaj określone, takim szydercą, że to wszystko ma znaczenie, po której stronie stajemy i że każdy nasz ruch wpływa na scenariusz życia innych ludzi. I to jest niesamowite. Polecam Wam gorąco tę historię, te 8 opowiadań, książkę Przytul mnie, także wszystkie książki Nika, które są dostępne, myślę, że już teraz wszędzie. Natomiast ta książka jest o tyle niesamowita, że w bardzo krótki i zwięzły sposób przedstawia historie, które pozostają w nas na zawsze. Tak jak ta historia z 3-letnią dziewczynką. Zachęcam Cię do tego, abyś zapoznał się z tą książką i napisał mi w komentarzu, jakie jest Twoje wrażenie, jakie na Tobie wywarły wrażenie te opowiadania, co jest dla Ciebie największą inspiracją. I mam nadzieję, że powrót czytelniczych czwartków ucieszył Cię przynajmniej tak samo jak mnie. Jeśli tak, zachęcam Cię do tego, abyś subskrybował mój kanał i był tutaj ze mną za tydzień.